Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Damian Chen. Proszę Państwa, zabieram Was dzisiaj na wycieczkę. Uciekamy poza moje województwo, poza prowincję Guangdong. Bardzo rzadko wyjeżdżam poza prowincję Guangdong zawodowo, ponieważ to się nie do końca opłaca. Jednak te przejazdy kosztują nie tylko pieniądze, ale i również bardzo dużo czasu. A poza tym pandemia zmusiła nas do rozbudowania jeszcze większej sieci audytorów. Mamy teraz po kilka osób w każdej prowincji i te osoby po prostu działają wedle naszych wytycznych. I pomyślałem, że jest to dobra okazja, aby opowiedzieć Wam o podróżowaniu w Chinach. Z czym to się wiąże? Z jakim przede wszystkim ryzykiem? Bo niestety, proszę Państwa, Chiny to nie jest kraj przyjazny turystom, a przynajmniej takim turystom, którzy lubią na własną rękę wszystko załatwić. Dzisiaj, gdy nagrywam ten odcinek, a jest początek kwietnia, już bez problemu dostaniecie wizę turystyczną. Kupicie nawet w dobrej cenie bilet na samolot na przykład do Pekinu i myślę, że jak dobrze sobie zaplanujecie, co chcecie zobaczyć, to da radę. Ale niestety przygotujcie się na to, że tu i tam zmarnujecie niemało czasu. Słuchajcie, mamy rok 2023 i w Chinach niestety, ale nadal znajomość angielskiego nie jest powszechna. I jest to jeden z powodów, przez który zmarnujecie dużo czasu, na przykład dogadując się z taksówkarzem, pytając się o drogę, czy zamawiając jedzenie w restauracji. I prawdopodobnie będzie coraz gorzej, ponieważ szanowny rząd nie zachęca obywateli do nauki języków obcych, tłumacząc, że przecież cały świat uczy się języka chińskiego, więc na przykład ten angielski będzie coraz mniej potrzebny. I dlatego też, kochani, jeżeli macie zrobione rezerwacje hotelowe, czy też chcecie odwiedzić jakąś fabrykę lub miejsca turystyczne, to wszystko miejcie zapisane w języku chińskim. Na przykład, gdy na Bookingu robicie rezerwację, to tam jest wydrukuj w języku chińskim. Wszystko musi być zapisane krzaczkami i najlepiej dużą czcionką. W ten sposób zaoszczędzicie dużo czasu w taksówce. Następną przeszkodą utrudniającą podróżowanie jest wielki mur. I nie ten, o którym myślicie, tylko wirtualny wielki mur. W każdym normalnym kraju lądujecie na lotnisku, kupujecie kartę SIM do telefonu i macie internet. Możecie korzystać dowoli z nawigacji Google Maps i tłumacza Google. Podejrzewam, że na międzynarodowym lotnisku w Chinach, takie jak lotnisko w Szanghaju czy lotnisko w Pekinie, znajdziecie na tych lotniskach jakąś kartę dla turystów. I bierzcie ją, dlatego że poza lotniskiem, tak normalnie wybierając się do lokalnego prowajdera sieci komórkowej, na przykład China Mobile czy też China Unicom, zakupienie karty u nich to jest jedna wielka katorga. Jak zaczął się COVID w Chinach, okazało się, że dotychczasowy numer telefonu, który miałem i który był na moją żonę, nie mogę dalej używać, musi ten numer telefonu być zarejestrowany na mnie. Poszedłem do prowajdera i słuchajcie, nie bajdurzę Wam. 2 godziny spędziłem czekając, aż mi wydadzą kartę. Z jakiegoś powodu kobieta, rejestrując mnie w systemie, po pierwsze nie mogła wprowadzić danych poza krzaczkami. Czyli moje imię, nazwisko napisane normalnie alfabetem. Po drugie, jak już to się udało, jakoś ten system obeszła, to kamera, bo tam na końcu oczywiście jeszcze chcą Wam zrobić zdjęcie, kamera nie chciała mnie zidentyfikować. Nie wiem dlaczego, po prostu nie chciała przyjąć mojej mordeczki. Zanim przylecicie do Chin, pamiętajcie, aby zakupić program typu VPN, który przeskakuje przez ten wielki mur. Polecam takie programy jak Astril. Astril od wielu, wielu lat nie zawodzi. Myślę, że również można polegać na ExpressVPN i Surfshark, ale przede wszystkim Astril. I wtedy dopiero będziecie mogli skorzystać właśnie ze wspomnianego Google Maps, czy też tłumacza. Google Maps nie przyda Wam się za bardzo, ale po prostu nie ma innej anglojęzycznej alternatywy. Niestety, ale mapy Google są strasznie dziurawe i nieaktualne, jeśli chodzi o Chiny. Jeden mój stary kolega miał kiedyś kartę chyba z Białorusi, która miała dobry pakiet na Chiny i nie potrzebowała ona VPN. Również, tylko no tam są limity, ale to tak samo pewnie karta będzie miała limity, karta zakupiona w Pekinie. Jeżeli wylądujecie w Hongkongu i przez Hongkong dostaniecie się do Chin,
to warto po drodze kupić kartę SIM w Hongkongu, dlatego że internet w Hongkongu jest bez blokad, pozbawiony tych ograniczeń i również działa w Chinach. Jedyną sensownie działającą nawigacją w Chinach jest Baidu Map, ale niestety Baidu Map jest tylko w języku chińskim. Nie wiem, dlaczego nie wprowadzili chociażby jakiegoś automatycznego tłumaczenia na język angielski. Wiem, że na przykład Didi to jest chiński Uber, ma tłumaczenie na angielski i tam normalnie widać mapę miasta po angielsku. Kupiłem właśnie bilet na metro w Szanghaju. Płatności w automacie tylko przy pomocy chińskiej karty bankowej, płatności WeChat lub też płatność Alipay. Prawdopodobnie gdzieś jest okienko, gdzie moglibyście normalnie u człowieka kupić, na przykład za gotówkę. Napiszcie proszę w sekcji komentarzy, czy chcielibyście, abym sprawdził, czy można zamówić i zapłacić za chińskiego Ubera zagraniczną kartą bankową. Kolejnym problemem są właśnie płatności. Nie wiem, dlaczego Chiny zupełnie nie myślą o turystyce. Niestety, gdybyście chcieli wyciągnąć gotówkę z bankomatu, większość bankomatów w Chinach odrzuci waszą zagraniczną kartę. To samo w przypadku płatności kartą w hotelu, w restauracji czy supermarkecie. Jeżeli natomiast uda wam się zdobyć gotówkę i będziecie chcieli uparcie płacić wszędzie za wszystko gotówką, też może nie być łatwo, dlatego że Chińczycy już odwykli, nie pamiętają już tradycyjnych form płatności i mogą być też problemy, jak już wam przyjmą tą gotówkę, mogą być problemy, aby wydać. W tym miejscu pewnie pojawiło wam się pytanie, a co z kantorami? Nie ma kantorów, a przynajmniej bardzo ciężko je znaleźć. Wydaje mi się, że chyba w tym mieście w Szanghaju, na ulicy Nanjinglu, jest taki bankomat, który wymieni wam gotówkę. To znaczy, jeżeli będziecie mieli dolary czy też euro, to pamiętam, że na Nanjinglu raz kiedyś wymieniałem. Tak właściwie to możecie też wymienić gotówkę w pierwszym lepszym banku. No może nie pierwszym lepszym, Bank of China, bo jakiś większy bank, ale wymiana ta zajmie mniej więcej tyle samo czasu, co wyrobienie karty SIM. Coś wam jeszcze poopowiadam, żeby jakoś zabić ten czas. Słuchajcie, może pierwsza wizyta Europejczyka na dworcu kolejowym w Chinach może być nieco przytłaczająca. Wygląda to troszeczkę jak wejście na lotnisko w Europie. Przechodzicie przez co najmniej trzy bramki. Pierwsza bramka to jest weryfikacja, czy macie bilet na pociąg. Wtedy sprawdzają w przypadku obcokrajowców wasz paszport. Druga bramka jest to security, czyli przerzucacie swoje walizki, bagaże, wszystko przez skaner. Następnie szukacie na hali tablicę, aby znaleźć, z której bramki wchodzicie na peron.
I dalej jakieś 10-15 minut przed odjazdem dopiero możecie wejść na peron, przechodząc przez trzecią bramkę. Na tej bramce skanujecie swój bilet na pociąg lub też jeżeli nie macie go w formie papierowej, ale jest zakupiony, jest w systemie, wystarczy, że zeskanujecie swój paszport. Ile kosztują takie lokalne przejazdy po Chinach? W moim przypadku z miasta Zhongshan, aby dostać się tutaj do Szanghaju, po pierwsze przejechałem z Zhongshan do Kantonu 40 minut za 40 yuanów i to było miejsce stojące. I następnie z Kantonu, dokładnie z dworca południowego, tutaj do Szanghaju niecałe 7 godzin, chyba 6 godzin 50 minut za 750 yuanów. No już nie było to miejsce stojące, ale jakaś klasa ekonomiczna. Lot samolotem na tym dystansie zajmuje znacznie mniej czasu, jakieś półtorej godziny leci samolot, ale mam półtorej godziny, dwóch godzin na lotniska w pobliżu. Godzinę przed wylotem trzeba się stawić na lotnisko. Później odbieracie bagaże w Szanghaju, też to czasami zajmuje troszeczkę czasu. Samoloty dodatkowo często mają opóźnienia. Lotnisko w Szanghaju, akurat biorąc pod uwagę mój nocleg dzisiejszy, jest daleko. Także jak tak podliczyłem wszystko, być może zaoszczędziłbym godzinę. Ale w pociągu macie więcej miejsca na nogi, macie miejsce, żeby postawić komputer, podładować ten komputer, można pospacerować, także mimo wszystko wydaje mi się, że ta podróż, mimo że długa, to jednak jest wygodniejsza pociągiem. O, ale ładna pogoda w Szanghaju. Super. Tylko teraz w którym kierunku? I właśnie w takiej sytuacji jest potrzebna nawigacja. Ok, wpisałem adres, także teraz wiemy, że w tą stronę. I 750 metrów, 11 minut. Może być. Przyjechałem do Szanghaju na spotkanie biznesowe. Posiedzę tutaj 2,5 dnia, dlatego że jeszcze w niedzielę nagrywamy odcinek na mój drugi kanał, który wreszcie reaktywuję, na chińskie autocentrum. Co to są? Zobaczcie, jakieś golonki gościu sprzedaje. Wybaczcie mi, że nie będę nagrywał dla Was Szanghaj, ale po prostu nie mam czasu. Nie bardzo jest tak naprawdę o czym nagrywać. Zapomniałem przed chwilą wrócić do 4K. Szanghaj jest w ogóle bardzo przyjazny vlogerom. Być może po prostu ludzie są przyzwyczajeni. Prawdopodobnie mieszka tutaj dość dużo takich vlogerów jak ja z różnych części świata. Chińczycy nagrywają i dlatego też ludzie są przyzwyczajeni. Nikt nie zwraca uwagi. Przynajmniej mnie nigdy nikt nie zwrócił uwagi. Nie widzę jakichś takich dziwnych spojrzeń. To, co się czasami widzi w innych miastach. U mnie w Zhongshan zdarzało mi się, że nagrywając na zewnątrz, ludzie zwracali mi uwagę. Byli wścibscy. W mieście Shenzhen dwa razy policja wylegitymowała mnie. Nagrywam sobie, nikomu nie zawracając głowy. Nagle podjeżdża radiowóz, wysiadają. Co ty tu robisz? Skąd jesteś? O czym nagrywasz? Gdzie mieszkasz? Co ty robisz w Chinach? Istotnym elementem wyjazdu do Chin jest oczywiście nocleg. Ile zapłacicie za nocleg? W Szanghaju? Tak, myślę, że można w ogóle zgeneralizować i powiedzieć, że ogólnie to jest około 350 yuanów za rozsądne warunki. Mówię o własnym pokoju, nie jakimś hostelu. Własny pokój hotelowy z własną niedzieloną łazienką. I oczywiście klimatyzacją, chociaż klima w Chinach to jest standard. Nawet w największej dziurze zastaniecie klimatyzację. W Szanghaju te 350 yuanów za dobę to może być ciutkę mało, ale myślę, że znajdziecie pokój. Być może w nie jakichś bardzo komfortowych warunkach, ale czysty. Oczywiście w jakichś mniejszych miastach za 350 już można w eleganckim apartamencie spędzić noc. Gdzie bukować te hotele? Przede wszystkim booking.com, dlatego że tam jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że napotkacie problemy, o których myślę, że wspomnę dopiero w kolejnym odcinku.
Nie mówiłem wam, gdzie można kupić bilet na pociąg. No, najwygodniejsze i najtańsze są aplikacje chińskie, ale wiadomo, że one nie przyjmują płatności zagranicznych. Chyba nie ma innej alternatywy jak trip.com. Na tej stronie powinniście bez problemu zakupić bilet na pociąg. Jest to strona w języku angielskim i przyjmuje zagraniczne karty. W dzisiejszym odcinku nie pokażę wam hotelu w Szanghaju, ponieważ gdy akurat odwiedzam to miasto, mam w zwyczaju pasożytować na kolegach, koleżankach, którzy zapraszają mnie do siebie, do apartamentu, oferują noclegi. Mam akurat, tak się złożyło, że mam tutaj paru znajomych, którzy pracują na kontrakcie w Szanghaju. Firmy im wynajmują duże apartamenty z wieloma sypialniami i z hotel service, czyli to jest po prostu apartament z obsługą hotelową. Wymieniają pościel, wymieniają ręczniki codziennie. Jest to super wygodne. Jestem już na miejscu. Nie będę nagrywał kolegi, bo nie wiem, czy wypada. Za chwilkę idziemy tutaj ze znajomymi z Polonii na drinka, na kolację, na kebsa. Powiedzieli, że dzisiaj na kebab wybieramy się. Dodam tylko tyle dla ciekawskich, że zazwyczaj zatrzymuję się na dzielnicy Pudong. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli spodobał się wam, to zostawcie łapkę w górę, jak nie, to łapkę w dół. Może jakiś komentarz. Zasubskrybujcie koniecznie kanał z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Zajdziemy.